Dzień dobry, nazywam się Arkadiusz Łygas, jestem mieszkańcem Zamościa. W tej chwili znajdujemy się w Kubieszowie, w parku przed sądem rejonowym, gdzie od 9 lat jestem prześladowany przez prokuratora miejscowego Jacka Miściora, który fałszywie mnie oskarża o antysemityzm. Sprawa dotyczy rozklejenia plakatów na terenie Kubieszowa z modlitwą za wiarołomnych Żydów, których ten prokurator bezczelnie uznał, że jest to antysemityzm, jest to podstawa do ścigania kogokolwiek w Polsce, kto się modli za Żydów. Sprawa rozbywa się po raz kilkudziesiąty. Dzisiaj zeznawał Grzegorz Wysak z Lublina, zeznawał bardzo dobrze. Nie stawili się pozostali świadkowie, którzy zostali wezwani na następną rozprawę, to jest na 29 czerwca na godzinie 10. To są panowie Adam Murczyk, Maciej Przybindowski, Michał Lewandowski oraz Kamil Czerniak. Mam nadzieję, że się stawią, ponieważ chodzi o to, żeby ta sprawa jak najszybciej się skończyła, a nie trwała tak jak trwa. Więc dziękuję Państwu. Sądzi Pan, że będzie Pan uniewinniony? Przedostatnio byłem uniewinniony i mam taką nadzieję. Chociaż było kilka wyroków, które skazywały mnie na 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Przedostatni wyrok wydał sędzia Dul, który awansował do Sądu Okręgowego i był to najbardziej wyrok sprawiedliwy. Uniewinniający mnie. Ale prokurator raz zrozumiał. Tak, prokurator Miścior, chociaż nie prowadził wtedy bezpośrednio sprawy, ale ją nadzorował, napisał dość obszerną apelację, gdzie było wiele faktów zmyślonych i opierał się na fałszywej opinii pani Bonieckiej, profesor z UMCS-u, która jest agnostyczką, lekceważąc opinię księdza profesora Henryka, przepraszam, Tadeusza Zielińskiego z KUL-u. I przypomnijmy, że chodzi o modlitwę świętego Piusa V z XVI wieku, która była odmawiana i jest w dalszym ciągu odmawiana w niektórych kościołach. O nawrócenie Żydów w Wielki Piątek. Tak, ona jest odmawiana. Dzisiaj odmawiają leolefebryści, ponieważ zaszła reforma w końcu lat 60. w kościele rzymskokatolickim. Ta modlitwa obecnie też jest, tylko nie jest ona po łacinie i jest ona delikatniejsza w wymowie. Ale nie jest zakazana. Ani przez prawo polskie, które łamie tutaj Jacek Miścior, prokurator, ani przez kościół katolicki. Sekwencji, która zazwyczaj mi towarzyszyła, czyli dłuższa jakby opowieść, a krótsze pytania. Zakładam, że skoro Państwo tu jesteście, to przynajmniej część osób spośród Państwa od
oglądała niektóre moje spotkania z mieszkańcami kraju w Polsce i także poza granicą Polski i że w oparciu choćby o to i w oparciu o różne inne sytuacje, to co dla Państwa jest najciekawsze, to pewnie pytania. Więc może ja bym spróbował najkrócej, jak się da, opowiedzieć to, z czym do Państwa przyjechałem, właśnie po to, żeby był czas na te pytania. Jeżeli Państwo się zgodzicie, to nie ponad godzinę opowieści i pół godziny czy 40 minut pytań, tylko jeżeli Państwo uważacie, że to jest dobry pomysł, to może bym zaproponował odwrócenie. Kilkadziesiąt minut opowieści, a potem Państwa pytania. Co Państwo myślicie o takim pomyśle, jeśli mogę? Jest to dobry pomysł, czy przyjmujemy go przez zakres? Zakładam, że będą pytania choćby o to, co się dzieje ostatnio, bo to, co jest najbardziej bieżące, jest najbardziej interesujące, więc wiem, że jak są młodzi ludzie, to prawie zawsze mnie pytają o pana stanowkę. Zakładam, że i tu będzie takie pytanie, ale to już poczekam na ten czas pytań. Mogę Państwu tylko powiedzieć tyle, że kilka dni temu zadzwonił do mnie Grzesiu Braun, poprosił mnie na takie spotkanie. My tam rozmawialiśmy właśnie o panu stanowce. A w sobotę Grzegorz wystąpił z panem Stonogą w jednym miejscu. Jak będzie wola, to rozszerzę ten wątek. To uprzedzam z góry pewnie pytanie wielu spośród państwa, bo wiem, że pytania o pana Stonogę pojawiają się ostatnio coraz częściej, a w kontekście właśnie jeszcze na linii Grzegorz, pan Stonoga, moja skromna osoba, na pewno takie pytanie też będzie. Proszę Państwa, przyjechałem do Państwa z dwiema książkami. Z jedną książką już tutaj byłem. Książka Lobotomia 3.0 o tajemnicy śmierci księdza Jerzego, czyli książka, dla której Lublin jest absolutnie ważnym, kluczowym miejscem. Bo tutaj właśnie swoją służbę pełni, wciąż pełni, prokurator Andrzej Witkowski. Człowiek, który dla mnie jest jednym z kilku mentorów, jakich miałem w życiu. Człowiek, który zawsze jest absolutnie po stronie prawdy i który prowadził to śledztwo. I książka Lobotomia 3.0 o tajemnicy śmierci księdza Jerzego Popiełuszki jest jakby taką kulminacyjną moją pracą poświęconą temu zagadnieniu. Zagadnieniu, o którym wiele osób nie wie, że wcale nie jest wydarzeniem historycznym. Śmierć księdza Popiełuszki jest absolutnie kluczowa dla zrozumienia najnowszej historii Polski. I jeżeli Andrzej Witkowski otrzyma to śledztwo po raz trzeci, to przekonacie się Państwo o tym, że mówię wyłącznie prawdę. Ten rok jest bardzo ważny dla tej sprawy z jednego względu. Otóż Andrzej Witkowski odchodzi w stan spoczynku. Prokurator Andrzej Witkowski odchodzi w stan spoczynku. I tylko jedna rzecz może tą sytuację zmienić. Zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości i przywrócenie Andrzejowi Witkowskiemu po raz trzeci tego śledztwa. Jeżeli to się nie stanie, to moje obawy są takie, iż ta sprawa zostanie już tylko sprawą dla historyków. Współcześni Polacy nie dowiedzą się, jak wyglądała ze wszystkimi szczegółami śmierć błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, kto zawierał pakty i układy z mordercami i z tymi, którzy wypracowali ten mord, jak wyglądała rola w ukrywaniu prawdy o tej zbrodni tzw. autorytetów III RP, panów Mazowieckiego, Garenka i wielu, wielu innych. Polacy nie dowiedzą się, na czym polegały te wszystkie pakty i układy, które zawierano z mordercami. Nie dowiedzą się również tego, kto mordował świadków, którzy podważali wersję polską. Wreszcie nie dowiedzą się wielu innych aspektów. Nie dowiedzą się o wielu innych sprawach, które są związane ze zbrodnią księdza Jerzego Popiełuszki, niekiedy tylko pośrednio. Od choćby taka sprawa jak afera Żelazo, największa afera PRL, nigdy nie wyjaśniona, nigdy nikt za tą aferę nie odpowiedział, a jest ta afera, przy której afera FOS to jest wielkie, wielkie nic. A ona wiąże się ze sprawą śmierci księdza Popiełuszki w taki sposób, że pułkownik Adam Pietruszka był odpowiedzialny właśnie za tę aferę. W
wyjaśniając wszystkie afery, wszystkie aspekty śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, Polacy dowiedzieliby się o wielu innych aspektach skrywanych przed nami przez 26 lat tak zwanej wolnej Polski. Ale żeby odkryć to wszystko, niezbędne jest zakończenie tego śledztwa. Andrzej Witkowski mówił publicznie, potrzebuje 6 miesięcy. 6 miesięcy i albo się skompromituje i zaniknie w tej sprawie na zawsze. I nigdy już nie odezwę się na ten temat ani słowem, albo pokażę Polakom, jak przez 25 lat byli okłamywani nie tylko w tej konkretnej sprawie, ale także we wszystkich elementach, które wiązały się z tą sprawą. Tak naprawdę ten rok jest decydujący dla wyjaśnienia tej sprawy dla współczesnych Polaków. Bo gdzieś tam kiedyś w przyszłości ta sprawa na pewno będzie wyjaśniona. Ludzie chcą znać prawdę, a prawda jest po stronie prokuratora Andrzeja Witkowskiego i ludzi, którzy go wspierali. Więc prędzej czy później ta prawda wyjdzie na światło dzienne. Ale myślę, że dla nas wszystkich jest ważne, żeby to się stało teraz, a nie gdzieś w przyszłości za 10, 20 czy 30, kiedy już nie będzie świadków, kiedy już nie będzie tych, którzy pamiętali księdza Jerzego Popiełuszkę i tych, którzy pamiętali tamte czasy. Jeżeli będzie taka wola i taki czas, to ja chętnie rozszerzę ten wątek i to, co tu Państwu mówię. Na ten moment jedynie chciałbym zaapelować. Będziemy zakładać taką petycję i skierujemy ją bez podania imienia i nazwiska do premiera, ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego z prośbą, żeby Andrzejowi Witkowskiemu przywrócić to śledztwo. Właśnie ze względu na to, że w tym roku odchodzi w stan spoczynku i jedyną szansą na utrzymanie go w służbie prokuratorskiej jest przywrócenie tego śledztwa. Druga książka, z którą do Państwa przyjechałem, Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego, nie jest najważniejszą moją książką. Jest książką kulminacyjną. Wszystkie moje książki są dla mnie ważne. I te o śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, który był dla mnie postacią absolutnie jedną z najistotniejszych, jeśli nie najistotniejszą w życiu, bo jako młody chłopak wychowywałem się na jego homiliach, byłem parafianinem Kościoła Świętego Stanisława Kostki w Warszawie. Tak samo ważne są dla mnie dwie autobiograficzne książki Z mocy nadziei i Z mocy bezprawia. Ale ta książka, Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego, nie będąc najważniejszą, ona mieści w sobie wszystkie te znamiona, które ja nazywam kulminacją. Bo ta książka jest w pewnym sensie moją podróżą przez wiele, wiele lat tego, co ja z kolei nazywałem dziennikarską służbą. Być może dla wielu osób to słowo wyda się przesadne, bo wiele osób może myśli, że dziennikarstwo to jest po prostu taka sobie zwykła praca. Dla mnie to nigdy nie była praca. Ja zawsze uważałem, że to jest coś więcej niż tylko praca. To była praca, która nigdy się nie zaczynała i nigdy się nie kończyła. Dopóki byłem w stanie wykonywać ten zawód na 100%, tak go wykonywałem. Nie ważne było, czy niestety dla mojej rodziny, nieważne było, czy to jest sobota, czy to jest nawet niedziela. To była praca, która się nigdy nie kończyła, nigdy nie zaczynała. Tak to trwało przez wiele lat. I książka Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego jest w tym aspekcie właśnie kulminacją, bo ona pokazuje jakby cały kształt wielu zagadnień, które w poprzednich książkach są poruszone, są dotknięte, bądź muśnięte, a ta książka niejako obejmuje całość. Książka, której los powiedział, jest dziwnym losem, bo książka, która została przez pana prezydenta poddana takiemu oskarżeniu, że jest niewiarygodna, że w ogóle nie warto się do tej książki odnosić. Podobnie mówił pan profesor Tomasz Nałącz na spotkaniu z młodymi ludźmi w telewizji Polsat. Proszę państwa, wiele rzeczy słyszałem o tej książce. Słyszałem, że jest niewiarygodna, słyszałem, że jest niegodziwa. Wiele, wiele rzeczy. Myślę, że ci z Państwa, którzy po tę książkę sięgnęli, sami sobie wyrobią pogląd, sięgnęli albo sięgną, sami sobie wyrobią pogląd, na ile jest to książka niegodziwa, niewiarygodna. Ja tylko Państwu ku takiej refleksji jedną rzecz chcę przedstawić.
Pan prezydent Komorowski, kiedy Bogdan Rymanowski na debacie w TVN24 pytał, czy jeżeli książka jest niewiarygodna, nieprawdziwa, to pozwie pan Wojciecha Smolińskiego do sądu. Odpowiadał, niech pan mnie o tą książkę nie pyta, bo przestanę z panem współpracować. Pomijając już aspekt w moim przekonaniu freudowskiej pomyłki pana prezydenta, chciałbym państwa uwagę na chwilę zatrzymać na tym właśnie wydarzeniu. Na chwilkę, na tym właśnie wydarzeniu. Pan prezydent Komorowski nie odnosił się do tej książki. Mamy w związku z tym sytuację na dziś bardzo dziwną, która w moim przekonaniu nie powinna mieć miejsca. Jeżeli jesteśmy krajem demokratycznym, a wiele osób twierdzi, że jesteśmy, to taka książka, to wydarzenie, to co się z nią wiąże, nie powinno mieć miejsca. Bo książka miała premierę 22 kwietnia w środku kampanii wyborczej. W związku z tym tryb wyjaśnienia, czy książka jest prawdziwa, czy jest nieprawdziwa, to były 2 dni. Tyle czasu zajęłoby podanie mnie do sądu i moja weryfikacja przed sądem tego, dlaczego ja taką książkę napisałem i co ważniejsze, w oparciu o co tą książkę napisałem. Zajęłoby to dokładnie 2 dni. Niektóre osoby mówią, że skoro taka książka miała premierę w kwietniu, to znaczy, że ona została zrobiona na zamówienie polityczne. Nie została zrobiona na żadne zamówienie polityczne. Ta książka miała się ukazać na przełomie grudnia i stycznia, ale utrudniano jej powstanie ze wszystkich stron. Strasząc różne osoby, rzucając mi mnóstwo pod nogi, próbując mnie wmanipulować w nowe oskarżenia. Jednym słowem, utrudniano mi pracę tak bardzo, jak tylko to było możliwe. I dlatego książka miała premierę nie w grudniu albo w styczniu, ale w kwietniu. Co to oznacza? Gdyby książka miała premierę w grudniu, to pan prezydent Komorowski mógłby mnie podać do sądu i prawdy o tym, czy ta książka zawiera fakty czy mity, Polacy dowiedzieliby się po kilku latach, bo tyle w Polsce trwają procesy. Tymczasem fakt publikacji jej premiery w kwietniu spowodował, że Polacy dowiedzieliby się, czy w tej książce jest prawda czy kłamstwo, po 2 dniach, bo tyle zająłby tryb wyborczy. Pan prezydent Komorowski wie najlepiej, że ta książka, delikatnie to ujmę, nie pomogła mu w tych wyborach. Bo jeżeli przeczytało ją 150 tysięcy inaczej, jeżeli książkę kupiło 150 tysięcy Polaków, a wiem, że przeczytało ją więcej osób, bo sam otrzymywałem maile, przeczytałam, dałam sąsiadce, ona koleżance z pracy, teraz czyta 4. osoba, jeden egzemplarz książki. Ponadto kilkadziesiąt tysięcy książki w formie e-booka. Ponadto nieznana mi liczba książki w wersji pirackiej PDF. Sam otrzymałem 4 wersje z informacją, że ciekawa i warto przeczytać. Mówiąc krótko, wiem o tym, że tę książkę przed wyborami przeczytało kilkaset tysięcy osób. I ci, którzy czytali, mam mnóstwo maili, na przykład od młodych ludzi, którzy piszą tak, w pierwszej turze zagłosowałem na Komorowskiego, ale przed drugą przeczytałem pana książkę i wiedziałem już na kogo zagłosować i nie był to pan Komorowski. Mnóstwo takich maili. Są ich setki, jeśli nie więcej. Mówiąc krótko, z całą pewnością ta książka panu Komorowskiemu nie pomogła. Gdyby zatem pan prezydent Komorowski, mając takie proste narzędzie zablokowania tej książki i wykazania, że są w niej kłamstwa, takie proste narzędzie jak tryb wyborczy, gdzie w 2 dni mógłby wykazać, że jestem kłamcą, ja miałbym potężne problemy, wielkie odszkodowania finansowe, blokada książki, różne inne problemy. Nie zastosował tego trybu, nie skorzystał z tej szansy. Mimo, że namawiał go do tego Bogdan Rymanowski, mimo, że namawiali go do tego młodzi ludzie przychodzący na spotkania z panem Komorowskim, którzy mu podsuwali tę książkę przed oczy, mimo, że do tego namówiłem go ja sam, bo wysłałem mu jeden egzemplarz z dedykacją, proszę mnie nie pytać o jej treść, i z listem, że jeżeli pan prezydent się nie zgadza z jej treścią, to może mnie pozwać do sądu. Ja chętnie do tego sądu pójdę. Nie odpowiedział. Czy państwo, czy naprawdę na gruncie logiki jest jakikolwiek inny argument na potwierdzenie prawdziwości tej książki, jakikolwiek inny argument niż taki, że premier Bronisław Komorowski nie skorzystał z tej szansy, mógł w 2 dni zablokować tę książkę, pokazać całej Polsce, że Smoliński nakłamał,
że pan prezydent nie jest przestępcą, a tak go w tej książce nazywał wielokrotną przestępcą. To są bardzo mocne słowa. Kilka dni temu miałem spotkanie w Piastowie, na początku lipca, gdzie pani siedząca w pierwszym rzędzie powiedziała: mój syn napisał na Facebooku pod wizerunkiem pana prezydenta jedno słowo: debil. I dostał 3 lata więzienia w zawieszeniu za obrazy prezydenta. Ja nazywam prezydenta znacznie mocniej. Nazywam go przestępcą. A jednak pan prezydent mnie dziwnie omija. Bardzo dziwnie. Dziwna jest ta sytuacja. W demokratycznym kraju nie powinno być takiej sytuacji. Bo jeżeli ja nazywam prezydenta Polski przestępcą i nie mam na to dowodów, to sam jestem przestępcą. I powinienem pójść do więzienia, a przynajmniej zapłacić za to takie odszkodowanie, żeby mi się odechciało. Tymczasem Bronisław Komorowski nie reaguje na tę książkę. Nie reaguje na tę książkę. Proszę Państwa, jest tylko jeden powód. Jak powiedziałem, jeżeli ja nakłamałem, to ja powinienem być przestępcą, ale jeżeli pan Komorowski jest tym, kim ja go w tej książce przedstawiam, no to znaczy, że pan prezydent powinien mieć kłopot. Ktoś z nas dwóch powinien mieć kłopot, bardzo duży kłopot. Albo ja, jako ktoś, kto rzuca kalumnię na najważniejszą osobę w państwie, albo głowa państwa, jako przestępca. Tymczasem ja nie mam żadnych kłopotów, bo nie wpłynął żaden wniosek, który by mnie mobilizował do tego, żebym pokazał dowody. Ani kłopotów nie ma pan prezydent. Ja bardzo liczę na to, że po wyborach październikowych ta sytuacja się zmieni. Że jeden z nas będzie miał kłopoty. Ja się nie boję tych kłopotów. Mam bardzo wiele procesów za sobą. Doskonale wiem, jaki to stres stanąć przed sądem. I absolutnie nie jest moim marzeniem stanąć po raz kolejny. Ale w tym konkretnym przypadku z chęcią się z panem prezydentem w sądzie spotkał. Żeby pokazać, że każde zdanie z tej książki jest prawdą. Proszę Państwa, jak wygląda udowadnianie przez dziennikarza czy pisarza, czy napisał prawdę, czy nie? To nie jest tak, że odpowiada się oczywiście za całą książkę, ale nie jest tak, że pozew jest za całą książkę. Pozew jest za konkretne zdanie. Prawnik bierze taką książkę, czy bierze artykuł prasowy i pokazuje w zdaniu tym i tym, cytuję to zdanie, na stronie 155, piąty paragraf od góry, piąty kapitan od góry, jest zdanie, które jest nieprawdą. Potem zdanie ze strony 224, jest 328. Mówiąc krótko, na książce, która ma 400 stron, używając języka potocznego, można się wyłożyć na każdym zdaniu, nawet na jednym zdaniu. Można wyciągnąć z tej książki jedno zdanie, wykazać, że ono jest nieprawdziwe i już autor ma problemy. Ja na tę książkę położyłem największy filtr, jaki tylko można. 27 razy, albo nawet więcej, analizowałem każde zdanie i patrzyłem, czy mam na nie pokrycie w materiałach, które mogłem wykazać sądowi. Jeżeli gdzieś widziałem, że coś na pewno było, miało miejsce, jest faktem, ale nie byłem na 100% pewny, czy ja ten fakt udowodnię przed sądem, to ja to zdanie wyrzucałem z książki. Tego w książce nie ma. W tej książce jest tylko i wyłącznie to, co na pewno było i co ja mogę wykazać przed każdym uczciwym sądem, że miało miejsce. Proszę Państwa, jako się rzekło, pan prezydent Bronisław Komorowski nie skorzystał z tej szansy, nie pozwał mnie do sądu. Ja Państwu gwarantuję, że mnie do sądu nie pozwie. Z jednego prostego powodu. Wie doskonale, że ja wiem o nim bardzo dużo, że jako dziennikarz śledczy stosowałem, bym powiedział, dzisiaj już chyba unikalny sposób postępowania, to znaczy nie tylko zaznajomiłem się z dokumentami, ale ja próbowałem prowadzić tak zwane dziennikarstwo wcieleniowe. Jak pisałem o mafii pruszkowskiej, to poznałem cały zarząd Pruszkowa, a dopiero później próbowałem zdobyć akta. Jak pisałem o WSI, to próbowałem wniknąć w to środowisko różnymi metodami. Ci ludzie oczywiście to nie byli głupcy. Oni myśleli, że mają przed sobą głupca, którego będzie można rozegrać, wykorzystać. To była specyficzna gra. Ja za tą grę zapłaciłem wysoką cenę. Opisuję to w książce Niebezpieczne z mocy bezprawia. Ponieważ był taki moment, w którym się zorientowałem, niestety dość późno, że podejmując taką grę z takimi ludźmi, jestem trochę jak harcerz amator przy zawodowcach. To niestety jest fakt. Ale jednakowoż
Myślę, że to, że trzymałem się blisko, najbliżej jak się dało, prawdy, w jakiejś mierze mnie ocaliło. Nie ocaliło mnie od problemów, których miałem, jak tu Państwo jesteście, to na pewno je znacie. Bardzo dużo. One do końca nie zniknęły, wciąż są. Ale ocaliło mnie, myślę, przed takim totalnym zniszczeniem, które rzeczywiście był taki czas, kiedy zaglądało mi w oczy. Więc ja mimo tych wszystkich błędów trzymałem się prawdy tak blisko, jak tylko się dało, najbliżej, jak tylko to było możliwe. I myślę, że tylko dlatego mogę tu stać przed Państwem dzisiaj i z Państwem się spotkać. O tym wszystkim wie Bronisław Komorowski, bo on wie, jakich ja ludzi poznałem, wie, że to byli ludzie z jego kręgu, wie, że to byli ludzie także z Wojskowych Służb Informacyjnych, wie, że to byli ludzie, którzy wiedzą o nim bardzo dużo i on nie wie, ile ja z tej wiedzy zdobyłem, a ile jeszcze nie pokazałem opinii publicznej. Proszę Państwa, nie pokazałem jeszcze bardzo wielu rzeczy. Nie dlatego, że nie chciałbym pokazać. Pisząc książkę Niebezpieczne Związki Bronisława Komorowskiego, wielu rzeczy nie byłem w stanie udowodnić. Wiedziałem, że one miały miejsce. Wiedziałem na 100%, że miały miejsce. Ale nie wiedziałem, jak to udowodnię w sądzie. Dlatego drugie tyle, co jest w książce, odłożyłem na bok. I poddałem weryfikacji. Niektóre rzeczy już zweryfikowałem. One zostaną pokazane w książce na przełomie września i października, kolejnej książce. To nie będzie książka o Bronisławie Komorowskim. Będzie o jego środowisku, Wojskowych Służb Informacyjnych, także Służby Bezpieczeństwa i wielu, wielu innych postaci, o których dotąd nigdy nie pisałem. Ale te postaci tak się dziwnie składa, że wiele z nich łączy się z życiorysem Bronisława Komorowskiego. A wiele z tych elementów, o których tu Państwu mówię, jeszcze nie zweryfikowałem. I mam nadzieję, że do czasu powstania tej książki przynajmniej część uda mi się zweryfikować. I wtedy będę mógł je pokazać opinii publicznej. Mówię Państwu o tym, że Bronisław Komorowski nie poda mnie do sądu, bo on wie o tym, że w tej książce każde zdanie jest prawdą. A ta książka, Niebezpieczne Związki Bronisława Komorowskiego, mówi o prezydencie, którego miejsce nie jest na sali sejmowej czy w Pałacu Prezydenckim, tylko w moim głębokim przekonaniu jest naprzeciwko prokuratora, uczciwego prokuratora, który bardzo rzetelnie wyjaśnia, co pan prezydent Komorowski robił przez te wszystkie lata, za ile rzeczy jest odpowiedzialny. Proszę Państwa, najkrócej jak się da, bo być może Państwo oglądaliście moje różne spotkania, poczytaliście książkę, więc nie będę o niej opowiadał w szczegółach. Najkrócej jak się da. Historia tej książki zaczyna się w grudniu 2006 roku. Wtedy oficerowie Centralnego Biura Śledczego, zwłaszcza jeden, opowiedzieli mi historię niezwykłego śledztwa, które zaczęło się od tego, że znaleziono w mieszkaniu dyrektora 4 oddziału banku PKO BP, Krzysztofa Sutora. Miał 3 rany postrzałowe w serce, każda z nich go zabiła. A jednak uznano, że ta śmierć była samobójcza. To był oczywisty absurd, bo wyglądało to tak, jakby pierwszy strzał go zabił, a potem, kiedy on był już martwy, strzelił do siebie jeszcze 2 razy, w tym raz kilku metrów. Oficerowie Centralnego Biura Śledczego wiedzieli, że to jest nieprawda. To jest wielka mistyfikacja. Rozpoczęli badanie tej sprawy. Sprawdzili jego powiązania. Okazało się, że 16 innych przypadków śmierci samobójczych to nie były żadne samobójstwa. To były zwyczajne zabójstwa. Jeżeli Państwo czasami słyszycie coś takiego, na przykład w śmierci Andrzeja Lepera, albo w paru innych sytuacjach. To jak znamy działania osób trzecich? Ja tutaj zrobię taką małą dygresję, wrócę zaraz do książki. Jeden oficer Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego opowiadał mi, jak to się robi, jak to się dzieje. Opowiadał mi pewną historię, mówi do mnie tak. Nie trzeba wcale wyważać drzwi. Nie trzeba wcale człowieka trzymać, na siłę zakładać mu pętlę na szyję. Wiele osób myśli o tym, że nie ma działań, znają działania osób trzecich. Wyobrażę sobie tak, że ktoś wyłamuje drzwi, 2 osoby trzymają nieszczęśnika, 3 zakłada mu pętlę na szyję, 4 podciąga ten sznur do góry i tak się odbywa na przykład mordowanie przez powieszenie. Wcale tak się nie musi odbywać. Oficer ABW opowiedział mi o pewnej historii. Mówi do mnie, wyobraź sobie hipotetycznie, że przychodzi do ciebie człowiek, o którym wiesz, z jakiego jest kręgu i wiesz, że to nie jest mitoman, wiesz, że to jest ktoś, kto nie blefuje. I on ci pokazuje zdjęcie, które ktoś inny wysłał mu 30 sekund temu. A na tym zdjęciu jest twój syn.
i masz informację u człowieka, który do ciebie podchodzi, że widzisz tego syna ostatni raz. Nigdy więcej go nie zobaczysz, bo on za minutę zginie. Ale masz wyjście. Możesz sobie założyć pętlę na szyję, on wychodzi z twojego mieszkania i za minutę wraca. I ty wisisz. Sam się powiesiłeś. Ja się pytam tego człowieka, tego oficera ABW, czy ty mi mówisz o sytuacji hipotetycznej, czy mówisz mi o czymś, co się wydarzyło? On spuścił oczy, nic nie powiedział, po czym mówi i tyle w tym temacie. Ja zrozumiałem, że on mi opowiedział o sytuacji, która naprawdę miała miejsce, o której on wie, że naprawdę się wydarzyło. Mówiąc krótko, to nie jest tak, że koniecznie trzeba zostawić po sobie ślady. Można doprowadzić człowieka do takiej sytuacji, w której on nie ma wyjścia i się powiesza, wiesza się sam. Ale czy to jest samobójstwo, czy to jest zabójstwo? To jest pytanie, na które można patrzeć wielorako, tak? Z punktu widzenia prawa, prokurator przyjdzie i powie, brak znamion działania osób trzecich. Nikt nie brał udziału w powieszeniu tego człowieka. Ale pytanie, czy on się zabił sam, czy jego jednak zabito? Nie każdy sobie z Państwa sam odpowie na to pytanie. Oficerowie Centralnego Biura Śledczego odkryli 16 takich spraw, odnośnie których znali odpowiedź na to pytanie. 16 samobójstw, które nie były samobójstwami. 17 osób łącznie z dyrektorem Krzysztofem Sutorem, które ktoś zabił, a w dokumentach, jak było napisane, że to były samobójstwa. Zaczęli sprawdzać, co łączy tych ludzi. Okazało się, że łączy ich Fundacja Pro Civili. Do niedawna tej fundacji było zupełnie cicho. Jarosław Sokolowski w pseudonimie Masa, najgłośniejszy, najbardziej znany środek koronowy w Polsce, bardzo dużo mówił o działalności organizacji pruszkowskiej. W wyniku jego zeznań cały zarząd poszedł do więzienia, cały zarząd Pruszkowa. Ale gdy prokuratorzy go zapytali, czy mógłby pan powiedzieć cokolwiek o Fundacji Pro Civili, odpowiedział, nie powiem ani słowa, bo nie ma w tym kraju takiej ochrony, która ocaliłaby mi życie. Mówiąc krótko, jak tu państwo jesteście, to pewnie każdy słyszał o Pruszkowie. Ale zakładam, że przynajmniej do niedawna niewiele osób słyszało o Fundacji Pro Civili. A różnica pomiędzy mafią, tak zwaną mafią pruszkowską, a Fundacją Pro Civili jest taka, jak między tak zwaną mafią, a prawdziwą mafią. Pruszków nie był żadną mafią. Był dobrze zorganizowaną grupą przestępczą. Ale ile bzdur napisano, mafia pruszkowska i tak dalej, to nie była żadna mafia. To byli ludzie, nad którymi oficerowie w WSI mieli pełną władzę, mieli pełną kontrolę. Pozwalali im działać tylko w tych aspektach, w których chcieli działać, ale tam, gdzie posunęli się krok za daleko, natychmiast ich przewracano do szeregu. Wiem o tym doskonale, poznałem cały zarząd Pruszkowa i poznałem ludzi, którzy mieli tych ludzi od tak na smyczy. Poznałem gdzie nie mecenasowi Andrzejowi Puławskiemu, adwokatowi mafii, a poznałem tego mecenasa dzięki oficerom WSI. A z kolei ten mecenas prowadzi mi środowisko swoich klientów, czyli zarząd Pruszkowa. Mówiąc krótko, jak Państwo usłyszycie kiedykolwiek o mafii pruszkowskiej, to się tylko uśmiechnijcie. Nie było żadnej mafii pruszkowskiej. Była dobrze zorganizowana grupa przestępcza pruszkowska, a prawdziwa mafia to byli ci, którzy mieli ich na smyczy. Wojskowe służby informacyjne. Tak zwana mafia pruszkowska, kiedy tylko chciała przekroczyć pewien pułap, może Państwo pamiętacie taką historię z zielonym bingo w Katowicach. Jeździły tramwaje pomalowane na zielono, były wielkie reklamy, do Spodka przyjechały gwiazdy muzyki pop z całej Europy. Reklamowano loterię, którą chciała złożyć mafia pruszkowska. Od razu służby specjalne wzięły się za mafię pruszkowską. Doszło do bardzo ostrych posunięć. Natychmiast się z tego wycofali. Zrozumieli, że mogą sobie robić haracze, handlować narkotykami, strzelać na siebie zaległo, wysadzać samochody sobie i kolegom, ale duże interesy to jest robota już dla poważnych zawodników, dla ludzi ze służb tajnych. Fundacja Pro Civili to była właśnie fundacja założona przez poważnych ludzi, przez bezwzględnych morderców, mówiąc krótko, którzy mieli świetne powiązania w całej zachodniej Europie, w Stanach Zjednoczonych, ale przede wszystkim byli powiązani z oficerami wojskowego wywiadu rosyjskiego GRU. Mafia pruszkowska tylko ten fragment działalności, który ja poznałem, a jest to pewien fragment rzeczywistości, wydrenowała co najmniej kilka miliardów złotych. Te pieniądze były transferowane na Cypr, stamtąd do Rosji, do jednej spółki założonej przez wysokiego rangą oficera Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej. Część z tych pieniędzy wracała później do Polski, żeby zasilać kolejne przedsięwzięcia biznesowe w WSI.
a część zostawała gdzieś w Rosji. Co się z nimi działo, nie wiadomo. Co wiadomo na pewno? Wiadomo, że w ramach tej fundacji działał dzikny Rosjanin Igor Kubelow, który miał wszystkie pełnomocnictwa od Ministerstwa Obrony Narodowej w czasie, kiedy ministrem był Marek Komorowski. I ten Igor Kubelow doprowadził do strat Wojskowej Akademii Technicznej rzędu 380 milionów złotych. Żeby nie wchodzić w szczegóły, Wojskowa Akademia Techniczna straciła 380 milionów złotych. Fundacja Pro Civili zyskała 380 milionów złotych. Bronisław Komorowski prowadził do tej fundacji działania osłonowe. Tak to nazwali oficerowie Centralnego Biura Śledczego. Co najmniej trzy osoby prosiły pana Komorowskiego jako ministra, żeby zareagował, żeby coś zrobił, żeby położył kres działalności tej fundacji. Każda z tych osób miała momentalnie niszczoną karierę. Ostatnią z nich był Krzysztof Orowiak, dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Obrony Narodowej, dziś mój przyjaciel, mieszkaniec Poznania, który osobiście przyjechał do Komorowskiego, mówiąc: panie ministrze, trzeba z tym coś zrobić. I tydzień po tej rozmowie został zdymisjonowany. Komorowski nie zrobił nic z fundacją, robił z tymi ludźmi różne rzeczy, niszczące rzeczy, którzy go prosili, żeby położył kres działalności przestępców. Oficerowie Centralnego Biura Śledczego chcieli przesłuchać ministra, ale to jest bardzo poważna sprawa. Przesłuchanie ministra, przeszukanie przesłuchania w MON, to nie jest takie proste. To była decyzja polityczna, musiała być zgoda polityczna. Trwały przygotowania, trwały prace, żeby taką zgodę uzyskać. Nie zdążono. W Komendzie Głównej Policji pojawili się panowie z USA z panem generałem Rusakiem na czele, którego Bronisław Komorowski zna od lat 80. Bardzo dobrze zna. I za którego ręczył w 1990 roku przed Janem Dokitą, mówiąc, że to jest człowiek, mój przyjaciel, człowiek, któremu bezwzględnie ufam. A ten człowiek miał pomysł na spacyfikowanie kopalni Wujek taki, że proponował, żeby po tych górnikach przejechały się czołgowcem z powrotem. Mówiąc krótko, proponował, żeby uśmiercono wielu górników. Takiego człowieka działać opozycji solidarnościowej przedstawił Dokicie, mówiąc: to jest mój przyjaciel. Proszę Państwa, generał Rusak, wtedy, kiedy wkroczył do Komendy Głównej Policji, był już szefem OSI, zażądał wydania wszystkich dokumentów i mimo protestu mu te dokumenty wydano. Śledztwo zostało skierowane w ślepą uliczkę i zamordowane. Nigdy nie zostało wyjaśnione, co się stało z tym pieniędzmi. Nigdy nie zostało wyjaśnione. Po paru latach Fundacja Pro Civili zakończyła swoją działalność. Ci ludzie zostali rozparcelowani po innych instytucjach. Taka czołowa grupa trafiła do Skok Wołomin. A co się dzieje ze Skok Wołomin, to Państwo wiecie, ale być może nie wiecie tego, że wszystko, co najciekawsze w Skok Wołomin, jest jeszcze przed nami. Na stole jest potężna kwota, co najmniej kilku miliardów złotych. I jest toczona wielka operacja, żeby te pieniądze podjąć. To za dużo by opowiadać, żeby wchodzić w szczegóły. Pan Piotr P., jeden z założycieli Fundacji Pro Civili, jeden z negatywnych bohaterów mojej książki Niebezpieczne Związki Bronisława Komorowskiego, jest w tej chwili co prawda w areszcie, ale bądźcie Państwo spokojnie, jego los nie stanie mu się żadna krzywda. Jestem przekonany, że jeżeli będzie Polska taka, jaka jest, to ten człowiek bardzo szybko wyjdzie na wolność, a miliardy, które zrabował, zapewnią mu godziwe, to nie jest to słowo, luksusowy sposób funkcjonowania do końca życia, i to pewnie na wiele pokoleń. Cała nadzieja w tym, że jesienią zajmą zmiany, które do tego nie puszczą. Proszę Państwa, śledztwo w sprawie Fundacji Pro Civili zostało zamordowane. To tak naprawdę był początek, kiedy ja się tą sprawą zająłem. Grudzień 2006 rok. Ja wtedy zajmowałem się sprawą śmierci księdza Popiełuszki. To była dla mnie bardzo ważna sprawa, kluczowa. Nie chciałem się zajmować tą sprawą. Wiedziałem, że ona odciągnie mnie od sprawy śmierci księdza, ale jednocześnie była na tyle szokująca i tak po dziennikarsku intrygująca, oczywiście porażająca też, że chciałem sprawdzić, o co w tej sprawie chodzi. Jaka była rola ministra Komorowskiego, o którym wtedy wiedziałem bardzo niewiele. Można powiedzieć, prawie nic. Znałem go z zupełnie innej strony, tak jak wielu Polaków. Poprosiłem swojego drugiego informatora, zabawą, żeby mi sprawdził te informacje. On nie chciał tego zrobić. Kiedy dowiedział się, o co chodzi, że o Pro Civili, to chciał tego uciec jako pożony. Powiedział do mnie: jest tyle innych pięknych tematów, zostawmy. Ale ja wtedy wymogłem na nim. Można powiedzieć, nacisnąłem na niego. Miał w stosunku do mnie do wdzięczności.
sprawdził tą fundację w naszym ostatnim spotkaniu. Powiedział do mnie, poszczelam to i mówię, odezwę się do ciebie za jakiś czas. Nie odezwał się nigdy, bo zginął w wypadku samochodowym, który nie był wypadkiem samochodowym. Ja zrozumiałem, że w jakiejś mierze pozwalam go na śmierć i muszę się nauczyć z tym żyć. I że to jest ten moment, w którym wiem, że już nie wolno mi tej sprawy zostawić. Wtedy właśnie wykonałem ten telefon, o którym piszę w swoich książkach, czy mówię na spotkaniach, do Bronisława Komorowskiego, który był wtedy marszałkiem Sejmu. To był przełom 2006-2007 roku. A ja wtedy byłem pracownikiem Agencji Filmowej Telewizji Polskiej i dziennikarzem programu Śledczego 30 minut, który miał 1,5-milionową widownię. Komorowski podczas tego spotkania, kiedy tylko zapytałem o Fundację Pro Civili, zareagował niezwykle nerwowo. Jeżeli ktoś z Państwa oglądał rozmowę, w zasadzie debatę, jak Bogdan Rymanowski pytał Pana Prezydenta o moją książkę, jak bardzo się Prezydent zdenerwował. Reakcja jego na wtedy mój pobyt w gabinecie Marszałka Sejmu była znacznie gorsza. On po prostu wyrzucił mnie i ekipę telewizyjną ze swojego gabinetu. Wcześniej mi groził, bo jak inaczej zinterpretować zdanie, czy pan wie, co pan robi. Pytam o Fundację Pro Civili, a Marszałek Sejmu pyta, czy pan wie, co pan robi. Tak mnie zapytał Bronisław Komorowski. Przyszła Straż Marszałkowska, bo Komorowski wyszedł, zostawił nas samych. Wyobraźcie sobie Państwo, jak bardzo musiał być zdenerwowany minister, jak później marszałek, żeby, wiedząc, że kamera wszystko to filmuje, zostawić puste miejsce u sobie i po prostu opuścić gabinet. Jak bardzo musiał być zdenerwowany. To był tak naprawdę kluczowy moment, kiedy ja zrozumiałem, że przekroczyłem Rubikon i że już tej sprawy nie zostawię. No później wydarzenia potoczyły się lawinowo. Ja wtedy ich jeszcze nie wiązałem ze sobą. Pewnych rzeczy się domyślałem, ale o wielu nie wiedziałem. Później rozpoczęła się kombinacja operacyjna. Jego kolegi, pułkownika Leszka Dobiasza, który już nie żyje, zmarł w dziwnych okolicznościach. Wtedy, kiedy akurat zaczęło być zagrożenie dla Komorowskiego. Na czym to zagrożenie polegało? Kłamca musi mieć świetną pamięć. Jeżeli nie ma świetnej pamięci, nie powinien kłamać. Zresztą na moim procesie, który wciąż trwa, wychodziło to w wielu miejscach. Ci wszyscy kłamcy, którzy tam przychodzili, proszę Państwa, 90% z nich nie pamiętała niczego. Żeby Państwu tylko podać przykład, przepraszam za tę dygresję, mam nadzieję, że Państwo nadążacie, a jak nie nadążacie, to będą pytania, które wyprostują tą może chaotyczną wypowiedź. Na moim procesie ja złożyłem wnioski, żeby przesłuchać pana Komorowskiego w formie konfrontacji z panem Bondarykiem, szefem ABW, z panem Grasiem, do niedawna rzecznikiem rządu, i z panią Jadwigą Zakrzewską, poseł PO, która kiedyś była najbliższym współpracownikiem Bronisława Komorowskiego. I proszę Państwa, sąd na początku lipca tego roku odrzucił te wnioski o konfrontację, ale z jakże wymownym uzasadnieniem. Sąd stwierdził, nie można przesłuchać w trybie konfrontacji świadka Bronisława Komorowskiego, ponieważ świadek Bronisław Komorowski niczego nie pamięta. Nie można przesłuchać w trybie konfrontacji szefa ABW Krzysztofa Bondaryka, bo Krzysztof Bondaryk zeznał, że niczego nie pamięta. Nie można przesłuchać w trybie konfrontacji Pawła Grasia, ponieważ niczego nie pamięta. I nie można przesłuchać pani Jadwigi Zakrzewskiej w trybie konfrontacji, ponieważ ten świadek także niczego nie pamięta. Proszę Państwa, nie pamięć to w sprawie, która stała się moją zmorą na wiele lat, jest słowo klucz. Ci ludzie rzeczywiście niczego nie pamiętają. Ale to nie jest możliwe, żeby niczego nie pamiętali. Pani Jadwiga Zakrzewska, która zrobiła błyskawiczną karierę ze spółdzielni z Połem na stanowisko wiceministra obrony narodowej, zapytana przeze mnie w sądzie, czy pamięta, jak poznała Bronisława Komorowskiego i jak została wiceministrem obrony narodowej, odpowiedziała, nie pamiętam, to było tak dawno. Proszę Państwa, na zdrowy rozum, czy ktokolwiek nie mógłby zapomnieć takie wydarzenie, jak poznaje człowieka, który staje się trampoliną, przepustką do jego całej kariery życiowej. Kiedy to było, jak to było? To są rzeczy, które na pewno nie miały miejsca, ani pamięć. Ale kłamca musi mieć dobrą pamięć, jeżeli nie ma, to ucieka w niepamięć. Tak właśnie jest. Tak właśnie jest. Ja, gdy zacząłem tę sprawę Pro Civili, o której tu Państwu opowiedziałem, nie wiedziałem jeszcze wielu rzeczy.
coś gdzieś tam wydawało mi się, że wiem, ale tak naprawdę przy okazji tej sprawy dopiero odkrywałem rozmaite sytuacje. Wydawało mi się w roku 2008, że jestem dość blisko pokazania opinii publicznej, czy przynajmniej zdokumentowania wielu ważnych aspektów dotyczących Bronisława Komorowskiego i Wojskowych Służb Informacyjnych. Ale wtedy właśnie rozpoczęła się ta moja trudna sprawa. Sprawa, w której, jak już Państwu przed chwilą powiedziałem, główną rolę odegrał pułkownik Leszek Tobiasz i Bronisław Komorowski. Ja wtedy o tym nie wiedziałem. Pułkownik Leszek Tobiasz rozpoczął swoją kombinację operacyjną, która dla mnie i dla mojej rodziny oznaczała ładnych parę lat bardzo trudnych sytuacji, łącznie z moim całkowitym załamaniem, doprowadzeniem mnie do tego i tak naprawdę zatrzymanie wszystkich moich działań na 3 lata. Ja od roku 2008, można powiedzieć do roku 2010, do końca 2010, nie byłem w stanie w ogóle zajmować się działalnością dziennikarską. Jak zajmować się działalnością dziennikarską, jeżeli czegokolwiek inną? Jeżeli człowiek ma w poniedziałek proces, we wtorek spotkanie w prokuraturze, w środę w innej, w czwartek kolejny proces, w piątek jeszcze w innej prokuraturze i tak miesiąc po miesiącu. Czy jest jakiś pracodawca, który chciałby mieć takiego pracownika, który na powiedzmy 30 dni w miesiącu, 15 dni poświęca na chodzenie do prokuratorów i do sądów? Moja rzeczywistość z roku 2009 i 2010 to była właśnie ta rzeczywistość. Chodzenie od sądu do sądu, prokuratora do prokuratora, gdzie próbowałem bronić się, często rozpaczliwie, bo nie miałem żadnych dokumentów, bo wszystko mi zabrano podczas przeszukania i próby aresztowania. I nazywam to cudem. Nie boję się tego słowa, bo tak po ludzku to nie miałem żadnych szans, żeby te sprawy wygrać. Większość umorzono, kilka wygrałem. Ostatnia została oddana z sądu do prokuratury jesienią ubiegłego roku z takim uzasadnieniem, że sądziłem, że prokuratura nie będzie miała czelności, żeby wrócić. Okazuje się, że ma czelność, jeszcze rzutem na taśmę próbuje wrócić. No, było nie było. Na dziś mam jedną główną sprawę, matkę wszystkich moich problemów, którą media nazywała aferą marszałkową. Ze wszystkich innych spraw się wybroniłem, a miałem ich w pewnym momencie ponad 10. Nie dam rady tego zrobić sam, nie mam co do tego żadnych wątpliwości, dlatego nazywam to cudem. Ale ten cud był także okupiony jakimś moim wysiłkiem i w zasadzie 2,5 roku nie zajmowałem się niczym innym, jak tylko próbą obrony siebie i swojej rodziny. Dopiero w 2011 wróciłem do jako takiej działalności. Napisałem wtedy książkę z mocy bezprawia, potem kolejną z mocy nadziei, potem następną Lobotomia 3.0 i w tym roku Niebezpieczne Związki Bronisława Komorowskiego. Pisząc te książki, odkrywałem Komorowskiego w sytuacjach, o których wcześniej nie sądziłem, że odkryję obecnego prezydenta. Na przykład jako osobę odpowiedzialną za zdekonspirowanie przed rosyjską firmą GTS. To jest ta sama firma od tych tak zwanych rosyjskich serwerów. Komorowski niczym na tacy wyłożył wszystkie ściśle tajne informacje dotyczące systemów łączności, wrażliwych systemów łączności prowadzących do agentów polskiego wywiadu, kontrwywiadu, do ataszetów obrony. Pan Buzek, premier, którego nie cenię, ale który zorganizował wtedy taką ściśle tajną naradę, o której ja piszę w swojej książce. Pytał Komorowskiego, jak można było do tego dopuścić. Komorowski nie miał odpowiedzieć. Mówił, że to są błędy, że to nie było specjalne. Nawet jeżeli to były błędy, to za takie błędy ponosi się odpowiedzialność polityczną i prawną. A jaką odpowiedzialność powinno się ponieść za zdekonspirowanie ściśle tajnego obiektu przed Rosjanami 09120? Każdy kraj NATO musi mieć taki obiekt, gdzie na wypadek wojny prezydent i premier mogą się stronić, kierować krajem. Komorowski wszystko o tym ściśle tajnym obiekcie, który był już wybudowany i gotowy do działania, przekazał informacje rosyjskiej firmie GTS. Znowu niespecjalnie. Odkrywałem Bronisława Komorowskiego w wielu innych sytuacjach. W sytuacjach jego poufnych spotkań z oficerami WSI, z oficerami, którzy nawet jego koledzy na to mówili, Bronisława Komorowskiego. Ostrzegali go, że ci ludzie ściśle współpracują z GRU. Komorowskiemu to nie przeszkadzało. Odkrywałem go choćby na koniec, odkryłem go w sprawie afery marszałkowej. Tej sprawy, która dla mnie stała się taka ważna. Jeden tylko fakt.
Bronisław Komorowski spotykał się z dwoma oficerami służb tajnych. Miałeś tę świadomość, że jeden z nich może być powiązany z rosyjskim wywiadem. Nie przeszkadzało mu to spotkanie. Proszę Państwa, mówię tu marszałkiem Sejmu. Druga osoba w Państwie spotyka się z dwoma oficerami służb tajnych. Rozmawia o tym, jak wykraść najbardziej tajny dokument w Polsce. Aneks do raportu Rosji. I ma przy tym świadomość, że jedna z tych osób może być związana z rosyjskim wywiadem. I prezydentowi to nie przeszkadza. On się dalej z tymi ludźmi spotyka. Kiedy na skutek pewnych błędów, które popełnili Bondarek i Graś, został zdenuncjowany i nie mógł się tych spotkań wyprzeć. To co powiedział? Prowadziłem grę operacyjną. Tak, spotykałem się z tymi ludźmi, ale dlatego, że prowadziłem swoje śledztwo. Proszę Państwa, marszałek Sejmu nie ma możliwości, żeby prowadził jakiekolwiek gry operacyjne czy śledztwa. Kiedy dowiaduje się, że jest przestępstwo i to jeszcze na tak wielką skalę, to jego absolutnym obowiązkiem jest powiadomić odpowiednie służby i się z tego wycofać. A on nazywał to swoją grą operacyjną. Można by tutaj wiele jeszcze mówić o Bronisławie Komorowskim. Opisuję na 400 stronach, więc nie będę, skoro mamy mieć sporo pytań. Państwu o tym wszystkim opowiadał. Chciałbym, żebyście Państwo zapamiętali z tego, że ten układ, ten przestępczy układ, którego Bronisław Komorowski był emanacją, on nie przestał działać. On się ma doskonale, on cały czas trwa. To są ludzie, którzy mają media, mają pieniądze, mają swoją agenturę i to agenturę rozmieszczoną w takich miejscach, że Państwu często do głowy by nawet nie przyszło, tak jak mi wiele razy do głowy nie przyszło. Dopiero gdzieś tam po jakimś czasie odkrywałem, że ktoś, komu ufałem, kogo nigdy bym o nic nie podejrzewał. Nagle gdzieś tam się okazywało, że został zahakowany, mówiąc potocznie, i od pewnego czasu nie był panem swojej woli. Opisuję w swoich książkach te przykłady, jak to się robi. Pokazuję historię nieszczęsnego księdza arcybiskupa Peca, który był szantażowany przez pułkownika Tobiasza i który nie był panem swojej woli, który wykonywał to, co mu kazano. Miał odwagę się do tego przyznać. Zerwał się z łańcucha i dlatego został zniszczony. Gdyby się nie zerwał, prawdopodobnie do dzisiaj nikt by się nigdy nie dowiedział o tym, że w ogóle jest jakiś łańcuch. Takich osób wokół nas jest bardzo dużo. Myśmy z kolegami, dziennikarzami próbowali oszacować, ile takich osób może być w Polsce, które są na ważnych stanowiskach sędziowskich, dziennikarskich, politycznych, w spółkach Skarbu Państwa. To jest nie do oszacowania. W oparciu o różne poszlaki szacujemy, że jest to bardzo duża grupa ludzi. Może nawet idąca w tysiące osób. Ale jeżeli tych osób jest tylko 1000, to wyobraźcie sobie Państwo taką armię ludzi. 1000 ludzi. Sędziów. Nie, taką rozmowę z oficerem znowu na pewno. Proszę Państwa, pytam tego oficera. Czy macie swoje źródła w sądach? Czy macie swoje źródła w sądach? Spojrzał na mnie, jakbym go pytał o to, czy tutaj jest mokra. Mówi oczywiście, mamy wszędzie tam, gdzie zapadają decyzje. Wszędzie tam, gdzie są ludzie decyzyjni. Mniej nas interesują adwokaci, bardziej prokuratorzy i sędziowie. I to mówimy o współczesnych służbach. To co dopiero, kiedy mówimy o tych służbach z dawnych lat, w WSI, które mają tą agenturę na wiele wyższym poziomie. Na wiele wyższym poziomie. I dużo mocniej ulokowaną i w dużo większej liczbie. To jest tak naprawdę państwo w państwie. 24 maja udało się coś zrobić. Komorowski, co wcześniej wierzył mało kto, przestał, formalnie jeszcze jest, ale tak naprawdę stracił urząd prezydenta. To jest tak naprawdę wstęp. Jeżeli jesienią nie uda się odsunąć tego układu, który obecnie niszczy Polskę, to ta zmiana niewiele da. Oczywiście ona jest ważna, prezydent jest bardzo ważny. Ale jeżeli nie uda się odsunąć Platformy Obywatelskiej władzy i nie uda się jeszcze, i uda się jeszcze dopuścić, uda się jeszcze doprowadzić do tego, że w to miejsce nie wejdzie żadna kolejna platforma, bo to też jest ważne, czyli platforma po platformie, pod taką czy inną nazwą. I uda się rzeczywiście przeprowadzić tę zmianę, to tak naprawdę będziemy dopiero na początku drogi. Drogi czyszczenia polskiej domeny publicznej z tej działalności państwa w państwie. Czyli z tej działalności służb tajnych, wywodzących się jeszcze z PRL,
które na skutek rozmaitych haków, rozmaitych teczek i rozmaitych innych sytuacji tak naprawdę kierują bardzo dużą grupą ludzi na kluczowych stanowiskach. Bo przecież tych ludzi nie interesuje pani sprzedająca w sklepie, czy skromna nauczycielka ucząca małe dzieci. Tych ludzi interesują sędziowie, dziennikarze, politycy, autorytety moralne, ludzie w spółkach Skarbu Państwa. Ci ludzie, o których ja mówię, oni nie tylko takich ludzi niszczą, trzymając ich na smyczy. Bo gdzieś kiedyś popełnili błąd, jakieś przestępstwo albo coś innego i oni mają tą smycz w ręku i dzięki temu kierują ich czynami, ich słowami. Proszę Państwa, to jest tak naprawdę początek drogi. To, co się udało zrobić, to w punkcie, w którym jesteśmy, to jest początek drogi. Ja analizowałem około setki kontraktów od miliarda w górę i nie znalazłem ani jednego, gdzie nie byłoby oficerów wojskowych służb informacyjnych. Stadion Narodowy, najdłuższy stadion piłkarski świata, budowała firma Polakła. Firma, którą zakładali oficerowie WSI. Jednym z jej udziałowców był mój był informator, ostatni szef kontrwywiadu PRL, pułkownik Aleksander L. Tak go muszę nazywać. Most Północny w Warszawie, najdłuższy most w Europie. Budowała ta sama firma, Polakła. Możemy sobie tak wymnożyć. W swoich książkach opisuję, jak takie firmy powstają. Podaję to na przykładzie firmy Megagas. Kilku oficerów służb tajnych plus kilku ważnych, nazwijmy to, przedstawicieli armii czy służb tajnych. Generał admirał Waga, pan Roman Dwórnik, ostatni szef kadr Służby Bezpieczeństwa. No i do tego na dokładkę działacz opozycji Andrzej Celiński. Zakładają firmę o nazwie Megagas, maleńka firma, wynajmuje mieszkanie na Nowowiejskiej w Warszawie. Przystępuje do przetargu na trzecią nitkę budowy rurociągu Przyjaźń, wygrywa ten przetarg. Przetarg na 950 milionów, nie buduje tego rurociągu. Budowa kończy się otwartą rurą w lesie, podwykonawca nie wykonywał pracy, bo mu nie płacono. Ale w międzyczasie 700 milionów znika. Ja o tej firmie pisałem przez kilka lat, nikt się tym nie zainteresował. Wreszcie po kilku latach, kiedy dwa sądy stwierdziły, że pisałem o nich prawdę, że oni ukradli 700 milionów złotych, prokuratura nie ma wyjścia i podaje firmę Megagas do sądu. Proces, po dwóch latach procesu, jeden skazany. Za kradzież 700 milionów złotych, dwa lata więzienia w zawieszeniu. Ani jednego dnia w areszcie. Ani jednego dnia w areszcie. Takich sytuacji mamy dookoła mnóstwo, których opinia publiczna nie wie. I jeżeli sytuacja w Polsce się nie zmieni, to nigdy się nie dowie. Nigdy się nie dowie. To, że Polacy milionami emigrują, to się nie bierze znikąd. To się nie bierze znikąd. Nie jest sytuacją znikąd, że zlikwidowano w Polsce wszystkie stocznie, gdy te PMR-owskie funkcjonują tak, jak funkcjonowały i nie należają w przyrodnym zamówieniu. Nie jest sytuacją znikąd, że ubywano kopalń. Byłem na Śląsku, górnicy mówią, że likwidowane są kolejne kopalnie, mamy węgiel sprowadzać z Chin. To nie jest sytuacja, która bierze się znikąd. To jest rzeczywiście sytuacja, którą opisał Henryk Sienkiewicz w rozmowie Bogusława Radziwiłła z Andrzejem Kmicicem. Polska to jedno wielkie czerwone sukno, trzeba dbać, żeby jak najwięcej zostało na rękach. A co się wydarzy później, po nas choćby i potop, jest bez znaczenia. Tak to rzeczywiście trwa. I tak naprawdę jesteśmy chyba w ostatnim momencie, żeby ten proces zatrzymać, położyć mu kres. Pani profesor Grażyna Cyparowicz, z którą rozmawiałem już długo, która kierowała działem finansów Głównego Urzędu Statystycznego, mówi, że zostało nam kilka lat, co będzie później, wariant grecki, argentyński, Bóg jedynie da się wiedzieć. Nie mamy wysp jak Grecja, nie jesteśmy położeni tak jak Argentyna, jesteśmy w kluczowym miejscu Europy. Co się może wydarzyć, nikt tego tak naprawdę nie wie. Jesteśmy blisko rzeczywiście krytycznego momentu. Według pani profesora Cyparowicz, która porównuje Polskę do lokomotywy. Ta lokomotywa jedzie, jedzie pasażerów. Niektórzy jadą wygodnie w pierwszej klasie, ale nie wiedzą, że lokomotywa została opanowana przez złodziei z łomu. W pewnym momencie się zatrzyma w szczerym polu, bo już tej lokomotywy nie będzie. Pasażerowie wyjdą, pytają, czemu nie jedziemy? Nie jedziemy, bo nie ma nawet kół. Złodziei z łomu rozkradli wszystko. To jest pewna alegoria. Ci pasażerowie, to my wszyscy, ten skład, lokomotywa plus wagony, to nasz kraj.
A ci złodzieje z Bogu to ci, którzy w tej chwili rozkradają Polskę. Proszę Państwa, jest rzeczywiście sytuacja niełatwa. Myślę, że widać to gołym okiem, że już nie chyba dzisiaj nie w Zieloną Wyspę. Wiele osób jeszcze nie wie, co z czego wynika. Wiele osób jeszcze śpi w takim błogim śnie. Wiele osób jeszcze stać na wyjazdy zagraniczne, na kupno mieszkania czy samochodu na raty. Ale prawda jest taka, że ten czas się kończy. Jeżeli jesienią nie rozpoczniemy tego etapu naprawy, to warianty mogą być różne, ale wszystkie są złe. Żeby nie było tak pesymistycznie, to ja może na końcu opowiem o jednym czy drugim jakimś takim przypadku bardziej optymistycznym i także o tym, że wydaje mi się, że na dziś wszystkie karty mamy w swoim ręku. Na dziś, przed wyborami parlamentarnymi. Co z tym zrobimy, zależy tylko od nas. W którą stronę poprowadzimy ten okręt z napisem Polska. Wierzę, że w równie dobrą stronę, jak to się stało w maju. A jeżeli to się stanie, to będzie to początek, moim przekonaniem, przekonaniu osób mądrzejszych ode mnie. Będzie to dopiero początek drugiego marszu, ale wierzę, że ten marsz zakończy się dla wszystkich, jak jesteśmy happy endem. Może w tym miejscu się zatrzymam, bo i tak chyba troszkę dłużej mówiłem niż zapowiadałem. No i może przejdźmy teraz do tych zapytań, które dla Państwa na pewno jest zawsze najciekawsze. Dziękuję bardzo. Żeby wykorzystać referendum Kukiz, znaczy Komorowskiego 6 września do tego, żeby chwilą zaprzysiężenia prezydenta Dudy on sam ogłosił nowe referendum, bo nie chce, prezydent Komorowski nie chce żadnych dodatkowych pytań, więc żeby prezydent Duda zgłosił nowe referendum z pytaniami. Czy uczestnicy referendum popierają propozycję, żeby posłowie byli tylko przez dwie kadencje, po dwóch kadencjach na przykład mieli przerwę jednej kadencji lub dwóch nawet. Drugie, że jeżeli zostanie zebranych 1 000 000 podpisów, albo nawet 2 000 000 podpisów, to Sejm już nie ma nic do gadania. Referendum musi się odbyć. I trzecie pytanie, które później rozwinę. Właśnie dlaczego? Na temat. Chciałbym prosić, czy panu się podoba, żebyśmy przyspieszyli, żebyśmy już myśleli o 6 września, a nie o ostatniej niedzieli października. Że jest jedyna okazja, żeby po prostu na koszt Komorowskiego zorganizować to referendum Dudy, żeby nawet jeżeli będą problemy, żeby na 6 września zdążyć z tym referendum pana Dudy, prezydenta Dudy, pytanie zmierza do tego. Co pan Zubliński sądzi o takiej propozycji, żebyśmy tym referendum prezydenta Dudy dołączyli do referendum prezydenta Komorowskiego? Powiedzieli, no skoro już nie jest Komorowski prezydent. Można na koszt prezydenta tego referendum wykonać. Proszę Państwa, ja myślę tak, żeby uporządkować sytuację i żeby nie było takich sytuacji, ponieważ mamy jeszcze dzisiaj spotkanie w Puławach, a chciałbym, żeby pytań było jak najwięcej, to może zaproponowałbym już teraz, że pytanie zaczyna się od słowa czy, kiedy, dlaczego. Pytanie jest pytanie. 5-minutowe wstępy zabiorą czas inny. Ja nie jestem politykiem, trudno mi na to odpowiedzieć. To jest pytanie do pana Dudy, moim zdaniem. No nie do mnie. Ja
Ja oczywiście, jak Państwo będziecie chcieli mnie pytać o opinię, to ja będę odpowiadał, tak? Ale no, opinię każdy ma swoją, tak? Myślę, że bardziej... No ale no, Państwo jesteście w tym momencie gospodarzami, więc proszę pytać. Ja korzystając z okazji, od razu chciałbym podziękować za tą książkę Niebezpieczne Związki Humorowskiego. Panie Wojciechu, mam takie pytanie, jako młoda osoba, która będzie brała udział w wyborach parlamentarnych już i jest dużo takich osób w Polsce, dużo się o młodzieży mówi także na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach. Pytanie moje brzmi, co pan sądzi, jakie ma pan informacje, być może także jeszcze niezweryfikowane, być może dopiero pan jakoś te informacje sobie układa o panu Zbigniewie Stonodze. Bo jak widzimy na przykład jego ostatnie spotkanie z Grzegorzem Braunem, a jak wiemy, jest to kandydat prawicowy, który wcześniej także występował w Radiu Maryja, dopóki się nie zdecydował kandydować w wyborach prezydenckich, to różne nam się nakładają opinie na temat tego pana. Ja chciałbym się zapytać o pana, być może jeszcze nieoficjalną, ale taką prywatną opinię o tej osobie, jakieś informacje pan posiada, które mógłby już teraz pan tutaj nam wszystkim powiedzieć. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeśli chodzi o, może taki wstęp tylko zrobić, żebyście Państwo wiedzieli o tym, że nie jestem politykiem, nie byłem, nie jestem, nie zamierzam być. Chciałbym pisać tak długo, jak tylko będę mógł i potrafił do edukowania czytelników. Nie mam żadnych ambicji politycznych, nie zamierzam mieć żadnych ambicji politycznych. Postrzegam swoją rolę jako osobę, która odkrywa to, co jest zakryte przed opinią publiczną, a co moim przekonaniu opinia publiczna ma prawo wiedzieć. I co z tą wiedzą opinia publiczna robi, to już jest sprawa każdego z Państwa. Sprawa Państwa sumienia, rozumu, serca. Prosiłbym zwolnić mnie od pytań w rodzaju, no z panem Stonodzą odpowiem, ale na kogo głosować? Czy na pana Kukiza, czy na PiS, czy na Ruch Narodowy? Wolałbym się na takie tematy nie wypowiadać, bo wtedy wejdę chcąc, nie chcąc w skórę agitatora politycznego, którym nie jestem i którym nie chcę być. Chcę być dziennikarzem, czy pisarzem śledczym, jeżeli ktoś to istnieje. Żeby odkryć przed Państwem to, co potrafię, a Państwo z tą wiedzą zrobicie to, co uważacie. Jeśli chodzi o pytanie o pana Zbigniewa Stonodę, to odpowiem Państwu, bo to pytanie pada często. Ja przyznam, że kilka miesięcy temu niewiele wiedziałem o panu Stonodze. Mogę powiedzieć, że bardzo niewiele, tak chyba będzie najuczciwiej. Ale ponieważ byłem pytany, to zacząłem sam pytać ludzi, którym ufam. Może jeszcze taka dygresja. Moja wiedza, którą mam jako dziennikarz, to jest wiedza, którą podzielę na kilka takich etapów. Coś, czego się domyślam, albo jestem prawie pewien, bardziej o różne przesłanki. Coś, czego jestem pewien, to jest ten drugi etap, ale nie udowodnię tego. I trzeci etap to jest coś, z czego jestem pewien i jestem w stanie to udowodnić. Książki piszę tylko w oparciu o ten trzeci punkt. Dwa pierwsze w książkach nie mają miejsca, bo inaczej bym poległ w procesach sądowych. Jeśli chodzi o pana Stonodę, zacząłem pytać różne osoby, które weryfikowałem przez wiele lat dziennikarskiej służby i które nigdy mnie nie wprowadziły w błąd. To są sprawdzeni informatorzy, mający naprawdę dobrą wiedzę i ich opowieść mniej więcej sprowadzała się do tego. No na przykład opowieść jednego z nich. Czy pamiętasz, pyta mnie, jak wyglądała obrona krzyża na krakowskim przedmieściu przez księdza Małopolskiego? No pytam, no ale co chcesz mi opowiedzieć? No i opowiada mi tak, że cała masa tych bandytów, którzy krzyczeli, popychali, bili tych modlących się ludzi, to byli przestępcy, którym dano pewnego rodzaju immunitet. Ci ludzie, nawet na oczach policji, ja sam podchodziłem do policjantów, trzech takich policjantów, mówię, panowie, tu się modlą ludzie, a tu ich popychają, biją inni. Czemu nic nie robicie? Oni popatrzyli na mnie i poszli w kierunku kolony Zygmunta, czyli zupełnie bez reakcji. Tak jakby mieli jakiś rozkaz, żeby tego nie dotykać. I człowiek, którego pytam, mówi mi, opowiada mi właśnie tę historię,
że są pewni ludzie, którzy są gdzieś tam na pakiet z prawem, mają różne kłopoty, wytwarza się wokół nich pewien taki klimat nietykalności albo pozornej tykalności, ale tak naprawdę krzywda wielka im się nie stanie, bo są pod pewnego rodzaju immunitetem. I tu kończę swoją opowieść. Na zasadzie resztę sobie wyśpiewaj sam. Drugi człowiek. To jest historia, którą ja opowiedziałem Krzyszkowi Braunowi, na którym nie jestem pewien, czy mogę opowiedzieć Państwu. Może powiem od tego zacząć. Kilka dni temu zadzwonił do mnie Grzegorz, którego lubię i cenię i szanuję, nawet bardzo. I mówi, że chciałby się ze mną spotkać. Zjechaliśmy się w połowie drogi między Warszawą a Białą Podlaską, gdzie teraz mieszka. I porozmawialiśmy sobie. Pewne fragmenty tej rozmowy, tak się umówiliśmy, że zostaną między nami, więc nie będę o nich publicznie mówił. Ale pytanie Grzegorza było takie. Pan Stanoga w jakiś sposób do mnie lgnie, proponuje mi, żebyśmy spróbowali pójść razem. Grzegorz mówi do mnie, ja ze wszystkich sił próbuję zweryfikować to, co wiem o Stanodze. Czy mógłbyś mi w tym pomóc? Ja Grzegorzowi powiedziałem tyle, ile mogłem. Dużo więcej niż Państwu. Dużo więcej niż Państwu. Podałem, opowiedziałem na przykład o pewnej historii dotyczącej pewnego nagrania, które było nagraniem sprokurowanym przez WSI, a które dotyczyło inwigilacji Andrzeja Lepera. I opowiedziałem tutaj o pewnej roli pana Stanogi. W szczegóły nie mogę w tym momencie jeszcze wchodzić. Opowiedziałem to wszystko Grzegorzowi. Wiele jeszcze więcej. Spuentowałem to, co sam się dowiedziałem od moich informatorów, słowami. Dziwny jest ten antysystemowy pan Zbigniew Stanoga, który tak naprawdę coraz mniej jest dziennikarzy antysystemowych, których on by nie zwyzywał czy nie zaatakował. No, ja zamykam tą wcale nie tak krótką listę, bo są na niej przecież i Przemek Wojciechowski, i Witek Gadowski, i Dorota Kania, i dr Targalski, i Stanisław Michalkiewicz, i Michał Rachon, i jeszcze spora inna grupa dziennikarzy. Wszyscy ci dziennikarze, można by powiedzieć rzeczy dobre czy złe, ale na pewno można powiedzieć jedno. Walczą z systemem reprezentowanym przez Platformę Obywatelską i przez Bronisława Komorowskiego i są na pierwszej linii tej walki. A wszyscy oni zostali przez pana Stanogę zwyzywani, określeni w sposób bardzo, bym powiedział, mało kulturalny, tak to ujmę. Jednocześnie antysystemowy Zbigniew Stanoga bierze za reprezentanta swoich interesów mecenasa Romana Giertycha. Ja wiem, zaraz ktoś powie, że ja też go miałem. Tak, miałem. W roku 2008, kiedy było pół roku po rozpadzie koalicji PiS-LPR-Samoobrona, kiedy Roman Giertych wtedy nie odsłonił swojej twarzy, kiedy udawał pewne rzeczy, kiedy ja jego twarz rozpoznałem i zobaczyłem, jak w stosunku do mnie postępuje, opowiadałem o tym, piszę w swoich książkach bardzo szeroko, co myślę o Giertychu, to w roku 2009 złożyłem mu wymówienie, mówiąc, że Roman, po prostu sprzedałeś mnie. Sprzedałeś mnie dla drugiej strony. Podałem mu rękę na zasadzie, że nigdy więcej nie chcę cię widzieć. I to był rok 2009. A Zbigniew Stanoga bierze tego najbardziej systemowego z systemowych prawników w Polsce, bo trudno mi wskazać drugiego, równie popierającego Platformę i Komorowskiego adwokata, jak Roman Giertych, bierze go w roku 2015. Przecież w roku 2015 nikt już nie może mieć wątpliwości, po której stronie jest Roman Giertych. I takiego adwokata Zbigniew Stanoga bierze na reprezentanta swoich interesów. I dopiero 26 czerwca, gdy to wychodzi na światło dzienne, to było ukryte, że Giertych reprezentuje jego interesy. Dopiero wtedy, jak to wychodzi na światło dzienne, to Giertych daje mu wypowiedzenie pełnomocnictwa i od niego odchodzi. Giertych jemu, nie od Giertychowi. Rozmawiałem na ten temat z pewnymi ludźmi ze służb, którym ufam. A o tym, czego się o nich dowiedziałem, opowiedziałem Grzegorzowi. Ale rozmawiałem też z dziennikarzami, moimi kolegami, koleżankami, którym ufam, bo oni w przeciwieństwie do mnie interesowali się panem Stanogą
kilka lat wcześniej. Na przykład dziennikarka Dorota Kanian opowiada mi, że kiedy miała naprawdę duże problemy i kiedy była tam pociągnięta pod taką trudną sytuację z Dohnalem, za którą ma zresztą dzisiaj proces sądowy, to natychmiast pojawił się wokół niej pan Stonoga, który oferuje pieniądze, pożyczki, jakieś takie dziwne gry, a potem się okazuje, że wszystkie te rozmowy z nią nagrywa. Jak nazwać to inaczej, jeśli nie prowokacją? Pewnego rodzaju dla prowokatora. Proszę Państwa, nie o wielu rzeczach, nie o wszystkich rzeczach mogę jeszcze mówić. Nie o wszystkich. Weryfikowałem pana Stonogę jak mogłem. Chciałem się nawet z nim spotkać. Nie wykluczam zresztą, że takie spotkanie będzie po wakacjach, jeżeli pan Stonoga nauczy się wymawiać trzy zdania bez przeklinania słów na kacha i tak dalej. Bo jeżeli mamy rozmawiać, to rozmawiajmy, ale nie wyklinajmy się. To taka rozmowa, ja rozumiem, że pan Stanoga wiesza sobie za plecami wizerunek Ojca Świętego, ale na tle tego wizerunku posługuje się takim językiem jak pospolity bandyta. Ja wiem, że młodzi ludzie często się łapią na takie pierowskie chwyty a la Tymuchowicz. Ale im powiedział, ale im dowalił. Nikt tak nie mówi jak Stanoga, tak? On się tam nie patyczkuje, on mówi kawa na ławę, tak? No powiem tak, mnie nie po drodze z takim stylem. Jak ktoś ma za plecami Jana Pawła II, to niech mówi językiem, jaki jest bliski Janowi Pawłowi II, a nie językiem bliskim, nie wiem, Grypserze. Jednocześnie rozumiem młodych ludzi, którzy popierają pana Stonoga. Wiecie państwo, dlaczego rozumiem? Bo młodzi ludzie szukają autorytetów. Oni wśród tych, którzy dziś rządzą Polską, albo którzy przez te ostatnie wiele lat byli, wielu młodych ludzi być może nie znalazło tych autorytetów. I rozpaczliwie szukają tych autorytetów. I różne postaci wykorzystują to. No przecież nie kto inny, tylko na tej fali pojechał pan Palikot, tak, jakiś czas temu. W tej chwili w jakiejś mierze na tej fali płynie Paweł Kukiz. Nie porównuję go do Stonogi, bo dla mnie to jest jednak zupełnie co innego. Mimo wszystko, zupełnie co innego. No i w jakiejś mierze na tej fali płynie także pan Stonoga. Chciałbym państwu powiedzieć, że każdy z państwa oczywiście ma prawo do wykonania własnego sądu i własnego wyboru. Jeżeli ktoś chce popierać pana Stonogę, no to niech popiera, przecież mnie nic do tego. Natomiast jak mnie pytają ludzie, co ja myślę, no to ja mówię to co państwu. Mnie z panem Stonogą nie jest po drodze. Nie jest po drodze, bo zbyt wiele usłyszałem o panu Stonodze i to od osób, które naprawdę wierzę. Zbyt wiele usłyszałem od moich kolegów dziennikarzy, którzy pana Stonogę weryfikowali przez kilka lat. I zbyt wiele napatrzyłem się na różne gry służb tajnych, które potrafią naprawdę budować rozmaite wielopiętrowe kombinacje. Byłbym nieuczciwy, gdybym nie dodał jednego zdania. I muszę to zdanie dodać. Wcale nie mam monopolu na nieomylność. Pomyliłem się tyle razy jako dziennikarz, że wystarczyłoby pewnie na kilka rzeczy. Piszę o tym w swoich książkach uczciwie. W książce Z mocy bezprawia zwłaszcza. Tyle razy zostałem rozegnany przez służby tajne, że naprawdę można powiedzieć, nie samokrytycznie, tylko uczciwie mogę powiedzieć, że co najmniej około 10 razy tak mnie rozegrali, że w ogóle nie wiedziałem, jak się nazywam. Było to zrobione w sposób tak sprytny i tak specyficzny, że miałem wrażenie, że jestem kompletnym amatorem. I nie mogę na 100% wykluczyć. Nie mogę, bo przecież ja nie jestem alfą i omegą, uczciwie to państwu mówię. Co wiem, to wiem, ale czego nie wiem, to tego nie mówię. Że mogę się mylić, tak? Mogę się mylić. Jestem człowiekiem, mogę popełniać błędy, mogę się mylić. Na dziś, niech to zweryfikuje czas. Czas pokaże, gdzie jest pan Stonoga, dokąd zmierza pan Stonoga, w którą stronę ten okręt płynie. Czas to pokaże. Natomiast jeżeli jestem pytany na dziś,
to ja się od Pana stanowi dystansuję. Ja się od Pana stanowi dystansuję i to samo powiedziałem Grzegorzowi. Powiedziałem: Grzegorz, Ty zrobisz to, co uważasz. Ja Tobie ufam. Uważam Cię za, jeżeli nie przyjaciela, to bardzo dobrego kolegę, mądrego człowieka. Z większością Twoich poglądów się zgadzam. Nie ze wszystkimi, ale z większością Twoich poglądów się zgadzam. Bardzo Cię szanuję. I jestem przekonany, że jeżeli dokonasz jakiegoś wyboru, to dokonasz go z pobudek najbardziej uczciwych. Grzegorz dokonał takiego wyboru, bo myśmy się widzieli w czwartek czy piątek. A w sobotę on się spotkał z Panem Stanogą, nagrali się razem na YouTube, gdzie występują razem, ale rozumiem, że tam to nie jest takie pełne poparcie, bo Pan Stanoga mówi: tu stoi obok mnie Grzegorz Brał, który tam troszeczkę się ode mnie dystansuje, ja się troszeczkę dystansuję od niego, on mnie chce czegoś nauczyć, ja jego chcę czegoś nauczyć, będziemy uczyć się razem, zobaczymy, dokąd to będzie szło. Ja rozumiem, że Grzegorz chce bliżej poznać Pana Stanogę, chce zobaczyć, chce się o nim jak najwięcej dowiedzieć i że jest to taki sojusz, nazwałbym to warunkowy. Tak to rozumiem. Ale póki co rozumiem, że skoro Panowie wystąpili razem, czyli mój kolega i człowiek, z którym ja się nie chcę utożsamiać, czyli Grzegorz Brał, z którym się w jakiejś mierze utożsamiam, i Pan Stanoga, z którym się nie utożsamiam, ja rozumiem, że Grzegorz dokonał pewnego rodzaju wyboru. To jest jego prawo, to jest jego prawo. A moim prawem jest zachować dystans do Pana Stanogi. Ja z tego prawa korzystam. Jeżeli się mylę, bo nie jestem żadnym człowiekiem, który ma monopol na rację absolutnie i na wiedzę, no to uczciwie się do tego przyznam za jakiś czas, jeżeli czas zweryfikuje moje słowa. Ale na dziś, jeżeli Państwo mnie pytacie, żeby zamknąć ten temat, ja za dużo usłyszałem o Panu Stanodze, żeby się do niego nie dystansować. Dobrze, bardzo proszę. Dzień dobry, Panie Wojciechu. Paweł Henryk, niezależny dziennikarz. Panie Wojciechu, chciałem zapytać, bo Pan tak odniósł się do tak zwanej mafii wojskowskiej, która de facto była, tak jak słusznie Pan zauważył, doskonale zorganizowaną, bądź bardzo dobrze zorganizowaną grupą przestępczą, natomiast mafią de facto były służby, które ich pozorowały. Często służby były pośrednikiem tak naprawdę między politykami, którzy często pociągali za te sznurki. Zmierzam do pytania. Odniósł się Pan, dlatego pytam, czy jeżeli ktoś taki jak Jarosław Sokołowski, masa, numer jeden świadek koronny świata przestępczego, który notabene, chyba zgodzi się Pan, nie jest wcale takim aniołkiem, który nie mordował ludzi, a ma krew na rękach. To, że Państwo dało mu dyspensę, to nie znaczy, że my mamy go traktować w sposób inny. To, że ten człowiek mówi, że on nie będzie rozmawiał o nocywili, nie będzie rozmawiał o mafii służb specjalnych w Polsce, ponieważ nie ma takiej ochrony, które Państwo mogłoby mu dać, aby go za to nie zgładzono. To z całym szacunkiem, Panie Wojciechu, jak to jest, że my możemy cieszyć się tym, że Pan jest między nami żywy? Już Państwa... Mam nadzieję, że dożyje Pan sędziwego wieku. Tak, to pytanie też czasem pada. Dwa zdania, zanim na nie odpowiem, o Panu Sokołowskim. W aktach Jarosława Sokołowskiego jest wiele takich momentów, w których ściśle tajnie dotąd, ale które ja się z nimi zapoznałem, w których rzeczywiście można mieć wątpliwości co do tego, że Jarosław Sokołowski powinien być świadkiem koronny. Świadek koronny nie może brać udziału w żadnym zabójstwie. A Jarosław Sokołowski co już opisuje takie sytuacje, które z punktu widzenia logiki wskazują, że no jest to coś dziwnego. Na przykład taka sytuacja. Opisuje, jak zadzwonił pobity członek grupy Pruszkowskiej, pobity przez konkurencyjnych trzech członków grupy Wołomińskiej. Pobili go bardzo dotkliwie i on mówi: siedzą sobie teraz w knajpie jakiejś, tam podaje nazwę i wciąż tam są. Sokołowski miał opinię człowieka wielokrotnie silniejszego niż Gołota, którego układ na rękę, a Gołota też zaczynał w Pruszkowie, o czym dzisiaj chciałby zapomnieć. A tak rzeczywiście było.
Sokołowski był tym najsilniejszym, on był brany do takich siłowych rozwiązań. Jak on opisuje sytuację z tymi trzema ludźmi z Wołomina? Mówi, pojechaliśmy tam, ja po chwili wchodzę, patrzę, a tych trzech leży nieżywych, bo chłopcy zatłukli ich kijami bejsbolowymi. A co pan wtedy robił? Pyta prokurator. A ja wtedy stałem na czatach. Proszę państwa, najsilniejszy z tej grupy do rozwiązań siłowych stał na czatach. Jest wiele takich sytuacji, które pokazują, że świadka koronnego Sokołowskiego przeciągano za uszy, jak to się mówi, na siłę, żeby ocalić to jego świadkowanie. Ale wracając do pana pytania. Ja myślę, że na mnie jest jakby troszkę inny zapis, bo człowieka można zamordować oczywiście, każdego z nas, jak tu jesteśmy, każdemu może spaść na głowę cegła w lubianym kościele, albo odkręcić się koło, albo coś innego, ale myślę, ja o tym myślałem, o co pan pyta, wiele razy. I myślę sobie o tym, że gdyby nie paradoksalnie coś takiego się stało, to moja śmierć byłaby najlepszą reklamą moich książek. Bo moje książki dotychczas, te wszystkie pięć, poza tą ostatnią, były maksymalnie zaciszone. One się sprzedawały w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy każda, ale sprzedawały się na zasadzie szeptanki. Ktoś powiedział komuś, człowiek człowiekowi i tak to sobie szło. Natomiast próżno by ich szukać na półkach księgarni, Empiku, czy Matrasu, czy innych dużych dystrybutorów. Pamiętam, jak jeden czytelnik napisał maila, wchodzę do Empiku, pytam, macie coś Sumińskiego? Pani postukała w klawiaturę komputera i mówi, mamy coś, w dziale fantastyka. Podeszła do tego działu, szuka, nie ma nic, poszła na zaplecze, nie było jej kilka minut, przyniosła z zaplecza. Tak były moje książki prezentowane. I ta ostatnia też była tak prezentowana. Dostałem mnóstwo maili z całej Polski, że książka będzie dostępna po 24 maja, czyli po wyborach. Jej los jest inny niż los moich pozostałych książek, dlatego, że młodzi ludzie nie dali tej książce umrzeć. Grzegorz Braun, który w programie w Telewizji Polskiej bardzo mocno ją promował, nie pozwolił jej zabrać w programie na żywo. Bogdan Rymanowski, który pytał tą książkę Komorowskiego na debacie kilka milionów ludzi. Kilka innych stacji, Radio Maryja, że była też przedstawiana. Młodzi ludzie, którzy przychodzili na spotkania z Komorowskim, podstawiali mu ją przed oczy i mówili, niech się pan do mnie stosunkuje. Czy choćby ten młody człowiek w Toruniu, który stojąc za plecami prezydenta, udając jego zwolennika, zaczął krzyczeć WSC Pro Civili, czytajcie książki Sumińskiego, to były jego ostatnie słowa, zanim został powalony na ziemię przez wolę. Ale oglądały to setki tysięcy, jak nie miliony ludzi. Dzięki takim postawom ta książka nie umarła. Ona mimo, że była zaciszana, to się przebiła do szerokich mas i przeczytało ją, jak państwu powiedziałem, 150 tysięcy sprzedanych egzemplarzy, czyli na dziś, na połowę roku, to jest najbardziej poczytna książka w Polsce. Jak się weźmie książki kucharskie, obyczajowe, wojenne, czy jakiekolwiek innej, jak państwo wygooglujecie sobie empik.com czy matras.com, dwie największe sieci dystrybucyjne w Polsce, to za rok 2015 w obu tych sieciach książka Niebezpieczne Związki Bronisława Komorowskiego jest na pierwszym miejscu. Za cały rok, nie za ostatni tydzień, tylko za cały rok. Mimo tego, że była zaciszana i mimo tego, że był taki czas, kiedy utrudniano jej dystrybucję, ale właśnie młodzi ludzie do tego nie pozwolili. Wracam do pana pytania. Myślę sobie, że gdyby mi się coś stało, dajmy na to, wracam z Lublina i zajeżdża mi droga ciężarówka ze żniwem, to myślę sobie, że w tym momencie moje książki czytają setki tysięcy ludzi, nawet tak zwane leningi, nawet ci, którzy nigdy w życiu po żadną moją książkę by nie sięgnęli. Bo oni wtedy zadaliby sobie pytanie, co takiego jest w tych książkach, że los tego dziennikarza skończył się tak tragicznie, tak dziwnie. I myślę sobie, że ktoś tam dobrze skalkulował. Sumińskiego dotąd skutecznie zaciszano, bez eliminowania go fizycznie. To samo uda się zrobić z tą książką, Niebezpieczne Związki. Sądzę, że zakładano, że tą książkę przeczyta maksymalnie kilkanaście tysięcy osób, a co to za siła w stosunku do telewizji, radia, internetu? Żadna siła. Więc sądzę, że te kilkanaście tysięcy uznano, że idzie na straty, i odżalowano, natomiast gdyby nic zrobiono,
do tych czytelników pewnie zakładano, że będzie setki tysięcy ludzi. I myślę sobie tak, że moja sytuacja jest troszkę podobna do autora takiej książki Komora Saviano, pisał o mafii sycylijskiej. On w swoich wspomnieniach pisze tak: gdy napisałem kilkadziesiąt tysięcy, to nic mi się nie działo. Gdy 100 tysięcy przekroczyło, to miałem pierwsze groźby. Jak książka przekroczyła milion, to musiałem wyjeżdżać do Wielkiej Brytanii, tam jeszcze dzisiaj pod fałszywym nazwiskiem. Mówiąc krótko, jest taki pułap, do którego człowieka się marginalizuje, ale nie jest tak, że się go zostawia w spokoju. Andrzej Witkowski miał zostać wariatem. Pamiętam, jak pojechałem do Sławka Jóźwika, dyrektora Agencji Filmowej Telewizji Polskiej i do Andrzeja Urbańskiego, prezesa telewizji, i mówię: słuchajcie, zróbmy film o śmierci księdza Jerzego. Książkę przeczyta kilkadziesiąt tysięcy ludzi, a film obejrzał miliony. Odkłamy tą historię, pokażmy, jak było naprawdę. Pierwszym zdaniem Sławek Jóźwik, bardzo przyzwoity człowiek, mówi do mnie: ale to jest oparte o śledztwo Witkowskiego, a przecież to jest wariat. Pytam: skąd ty to wiesz? Na mieście się tak mówi. Proszę Państwa, co to znaczy na mieście się tak mówi? To znaczy, że w opinii, w takim obiegu publicznym istnieje jakaś informacja, która nie jest informacją, to jest plotka, którą ktoś uruchomił, nazwał Witkowskiego wariatem, i to funkcjonuje. Ja pamiętam, jak pojechałem pierwszy raz, szeroko odpowiadam na Pana temat, na Pana pytanie, ale proszę zobaczyć, bo moim zdaniem zawiera kilka wątków. Pamiętam, jak pojechałem do Pana premiera Kaczyńskiego pierwszy raz. To był rok 2000, znaczy pierwszy raz się spotkaliśmy w roku 2003. Poznał nas Konrad Tomaszewski, kuzyn, dyrektor Generalnej Lasów Państwowych. Ale w roku 2006 Jarosław Kaczyński był premierem. Jadę wtedy do niego i mówię: panie premierze, trzeba przywrócić Witkowskiemu śledztwo. Niech pan się zapozna z jego pracą. To jest za ważna sprawa. Premier mi mówi: proszę pana, panie Wojciechu, ja się zapoznałam i uważam, że na prokuratorze Witkowskim, to jest uczciwy człowiek, ale ciąży na nim rys mitomanii. Pytam: czemu pan tak sądzi? Bo ludzie, którym ufam, mi to odpowiedzieli, a to są ludzie, którym bezwzględnie ufam. Mam tę informację od kilku osób. Ja wtedy w takim odruchu załamania mówię: panie premierze, niech pan to jeszcze raz sprawdzi. Niech pan to sprawdzi jeszcze 10 razy. I mamy spotkanie w lipcu 2007 roku, gdzie w mojej obecności Jarosław Kaczyński mówi do Andrzeja Witkowskiego na ulicy Nowogrodzkiej w siedzibie PiS: panie prokuratorze, różne rzeczy mi o panu mówiono. Dzisiaj wiem, że wiele z tych informacji były zwykłymi kłamstwami. Ja panu obiecuję, że wróci pan do tego śledztwa, bo wiem, że jest pan jedynym człowiekiem, który może tę sprawę wyjaśnić. Wróci pan do tego śledztwa jeszcze jesienią. Andrzej Witkowski miał wtedy łzy w oczach, powiedział: panie premierze, dziękuję w imieniu własnym i w imieniu służby. Nie wrócił do tego śledztwa, bo jesienią rządziła już Platforma Obywatelska. Ale wierzę, że premier pamięta swoje obietnice i że Witkowski wróci do tego śledztwa tej jesieni. Ale... wracam do pana pytanie, ale zanim to nastąpiło, to także w oczach premiera przedstawiono wizerunek Witkowskiego jako człowieka, na którym w ogóle nie można polegać, który jest oszalał, jest wariatem. Mówię o tym państwu, żeby pokazać, że człowieka nie trzeba mordować fizycznie, wystarczy odebrać mu wiarygodność. Stara metoda służb specjalnych mówi: odbierz wiarygodność, a bez znaczenia się stanie to, co ta osoba ustaliła. Jakie ustalenia ma wiarygodność wariata w cudzysłowie Witkowskiego? Myślę, że na mnie zapis był inny. Zresztą ja miałem być już wszystkim. Miałem umrzeć, nie umarłem. Miałem być przestępcą, do tej pory, mam nadzieję, że tak zostanie. Nie ma żadnego wyroku skazującego mnie ani nieprawomocnie, ani prawomocnie. Nie ma żadnego wyroku. Ale miałem być przestępcą. Miałem też być wariatem, bo prokuratorzy w tej nagonce również wariata chcieli ze mnie zrobić. Dopiero gdy przy pomocy pani profesor Lidii Grzesiek, która wskazała na biegłych sądowych, powiedziałem, że jeżeli biegli sfałszują opinię na mój temat, to ja wskażę innych biegłych sądowych, a mam do tego prawo, w obecności których odbędzie się drugie badanie. I wtedy odpuścili i dali mi rzeczywiście niezależne dwie ekspertyzy, że jestem człowiekiem, który przeżył głębokie załamanie po tym, by chcieli zniszczyć mnie i moją rodzinę, ale nigdy nie cierpiałem na żadne schorzenie umysłowe. Ale był taki moment, gdy próbowali rzeczywiście zrobić ze mnie wariata.
przestępcy, wariata. To jest bardzo skuteczne, bardzo skuteczne. Wiecie Państwo, wokół mnie to w ogóle, Pan pyta, dlaczego ja żyję. W pewnym momencie ja żyłem, ale jako byłbym martwy. Bo w pewnym momencie była wokół mnie taka nagonka, dziesiątki kłamliwych artykułów, maila do moich przyjaciół. Pamiętam, jak w swojej pierwszej książce autobiograficznej z mocy bezprawia wymieniłem kilkadziesiąt osób, o których napisałem, że pomogły mi. W tragicznej chwili podały mi rękę i nie pozwoliły, żebym został sam. Każda z tych osób dostaje maila. Czy warto pomagać sumnińskiemu? Taki jest tytuł. I w tym mailu jestem przedstawiony jako cwaniak, kombinator, oszust, milioner, który udaje biednego, że mam 6 mieszkań. Jaki dziennikarz śledczy ma 6 mieszkań? Proszę, słucham? Nie, żona jedną. Czworo dzieci, ale 6 mieszkań. To wszystko miało odebrać mi wiarygodność. Chodziło o to, że gdy panowie z ABW weszli do mnie, to weszli do moich teściów, którzy mieszkają w swoim mieszkaniu od 1977 roku, do mojego ojca, który mieszka od 1987 roku, do kilku innych moich krewnych. Ja wtedy pierwszy raz pomyślałem, co by było, gdyby moje 3 ciotki, siostry mojej mamy, które zmarły jedna po drugiej, niedługo przed tym, co się stało, przed tym próbą aresztowania. Gdyby nadal żyły, to miałbym 9 mieszkań, bo każda z nich miała swoje mieszkanie. I prawdopodobnie do każdej z nich by weszli. Mówiąc krótko, wchodząc do mojego mieszkania, weszli do mieszkań wszystkich moich krewnych. Ale ci manipulatorzy, ci oszuści, przedstawili, że ja miałem 6 mieszkań. Kiedy to były mieszkania moich krewnych. Na tym polega ta manipulacja. Tak naprawdę, taka plotka, takie informacje. Spotykam kolegę dziennikarza gdzieś na mieście i ja go pytam, znaczy spotykamy się, on do mnie podchodzi, mówi, głupio mi pytać, ale powiedz, jak ty zarobiłeś na te 6 mieszkań, nie? Ja przyznam, że na początku to mówiłem, to co państwu, tak? Mówiłem, nie miałem nigdy 6 mieszkań. To jest właśnie ta podła oszczerstwa tych ludzi, którzy odbierają wiarygodność. Ale muszę państwu powiedzieć, że jak mnie o to zapytał 5. czy 6. człowiek, to już machnąłem ręką, ile można się tłumaczyć? Ile można razy mówić, że to jest gra? Kto uwierzył, to uwierzył. Kto nie uwierzył, to nie uwierzył. Ja po prostu machnąłem na to ręką. Kto mnie zna, wie jak jest. Kto chce wierzyć, że jestem jakimś... Największy cynizm i podłość polegało na tym, że wtedy, kiedy przedstawiono mnie jako człowieka zamożnego, ja, moja żona i moja 4 dzieci tonęliśmy w długach. Na tym polegała podłość tych ludzi. Podsłuchiwali nas, wiedzieli, że nie mamy ani grosza, a przedstawiali nas jako milionerów. To właśnie wtedy, nie będę mówił jaką kwotę, bo nie chcę, żeby miał kolega kłopoty, Bogdan Rymanowski i kilka innych osób. Na przykład Bogdan, wiem, że pracuje we wrażej stacji. Swoją drogą mu się dziwię, powiedziałem mu to w oczy, to czemu mam nie mówić państwu. Ja bym w TVN-ie nie pracował ani jednego dnia za godę, no, nie wiem za jaką stawkę. Ale w stosunku do mnie Bogdan był zawsze w porządku, zawsze. Zresztą to samo mówi Ewa Błasik, moja przyjaciółka, która ma korzenie z Białej Podlaskiej. Bogdan wyłożył na stół pewną kwotę, bardzo dużą kwotę. Pytam, co to jest? On mówi, bierz i nie pytaj. Ja mówię, ale ja nie wiem, czy kiedy go wykotam. On do mnie mówi, jak będziesz miał, to mi oddasz. Ja zarabiam tyle, że mi nie brakuje. A jak nie będziesz miał, to mi nie oddasz. Prawdziwy przyjaciel. I właśnie wtedy, kiedy tacy ludzie mi ratowali i mojej rodzinie utrzymali, bo ja przez 2,5 roku nie zarabiałem, a tylko się zadłużaliśmy, to właśnie wtedy, jak my mieliśmy coraz większe długi, to właśnie wtedy przedstawiano mnie, że ja jestem milionerem. I że tak naprawdę oszukuję innych ludzi. Podłość tych ludzi naprawdę nie miała granic. Oni najchętniej spowodowali, żeby ja się znalazł w więzieniu, a moja żona i dzieci pod mostem. Do tego dążyli. Więc mówię o tym, że ten test, że nie trzeba człowieka mordować fizycznie. Można człowieka mordować na wiele sposobów. Najbardziej wyrafinowany sposób zamordowania jest taki, że człowiek żyje, ale jakoby jest martwy. I ja w pewnym momencie taki byłem. Bo jak mnie jeden, drugi, trzeci, czwarty kolega zaczął pytać, skąd ty masz taką kasę, no to ja nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Tak? Na szczęście było takie grono przyjaciół, które nigdy się nie poddały tym manipulacjom. Prawdziwi przyjaciele, to był absolutnie straszliwy test weryfikacji przyjaciół, którego nie życzę nikomu, ale skoro już nastąpił, to był. I muszę państwu powiedzieć, jak to w życiu bywa, ci, na których liczyłem na 100%, odeszli w pierwszym szeregu.
a ci, na których nie liczymy nigdy, zostanie z nami do końca. Życie jest przed nami. Życie jest przed nami. Więc tak pointując, ja myślę, że żyję dlatego, że moja śmierć tym ludziom bardziej zaszkodziła niż pomogła. Ale jeżeli któregoś dnia rzeczywiście spadnie mi ta cegła na głowę w wywianym kościele, to moim przekonaniem będzie oznaczało, że oni już nie byli w dużej stanie znosić takich spotkań moich jak z państwem, takich moich wystąpień z Witkiem Dusyskim w Nowym Jorku, który ma tam z 800 tysięcy odsłon, czy moich książek. Ja wtedy będę miał wątpliwą satysfakcję, bo to będzie oznaczało, że przedarłem się do bardzo dużej grupy Polaków, ale satysfakcja będzie wątpliwa, bo ja tego nie zobaczę. Przynajmniej nie stąd. A oczywiście chciałbym doczekać, aż wyrosną moje dzieci, więc mam nadzieję, że ci ludzie dalej będą mnie niszczyć, tak jak do tej pory, pomówieniami, kłamliwymi artykułami, odbieraniem wiarygodności. Ja napisałem na Salonie 24 i w internecie taki artykuł. Już się was nie powiem. Bo rzeczywiście jest taka granica, po której się zaczyna spokój i po której, jak człowieka tysiąc razy pomówią i tysiąc razy odbiorą wiarygodność, to człowiek tak naprawdę staje, można powiedzieć, w jakiejś takiej nagości, bezbronności przed Panem Bogiem i myśli sobie, wszystko, co mieli zrobić, już zrobili. Co więcej mogą mi zrobić? Ja rzeczywiście tak stanąłem i rzeczywiście, ja się tych ludzi nie boję. Niech i spółka pisze o mnie, jak chcą. Kiedyś, mam nadzieję, spotkamy się w sądzie i mi za to zapłacą. Dziś jeszcze nie mam na to siły, ale taki czas nastąpi. Może nawet szybciej, niż mi się wydaje. Natomiast ja rzeczywiście już się tych oszczerców nie boję.